Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Słowo, które dzisiaj dostajemy, jest słowem ślicznym, jest słowem pełnym nadziei, jest słowem o Królestwie Bożym, jest słowem, które jakoś włącza nas wszystkich w Królestwo Boże, w Królestwo Niebieskie. Przypowieść o sieci. Myślę, że niesamowicie ważne jest to, że ta sieć zagarnia różnego rodzaju ryby. I to chyba jakoś w sposób szczególny jest podkreślone. Ta niezwykła różnorodność. Wiecie, to obraz sieci zarzuconej w morze, która zagarnia rozmaitego rodzaju ryby, to jest przepiękny obraz tego, czym jest Królestwo Niebieskie. Myślę, że można by tutaj się zatrzymać nad znaczeniem najpierw sieci, potem morza. Można zadać sobie teraz pytanie, dlaczego w tej sieci znajdują się ryby różnego rodzaju. Skąd bierze się ta różnorodność? Ta różnorodność bierze się nie skądinąd, jak tylko z Ducha Świętego. To jest przepiękny obraz, zobaczcie, że sieć jest zarzucona w morze. Morze jest żywiołem nieokiełznanym. Liczy się jakaś spontaniczność. Nie da się ustalić, nie wiem, dokładnie z precyzją, tak, warunków, w jakich będziemy łowić ryby. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, jak będzie się to morze zachowywało. Morze wymaga od nas tego, byśmy byli niesamowicie aktywni, byśmy działali, byśmy byli czujni, byśmy byli gotowi na spontaniczność. Właśnie tak dokładnie działa Duch Święty. Wieje, kędy chce, jak chce. Jesteście w stanie zrozumieć, jak działa Duch Święty? Jesteście w stanie dzisiaj zrozumieć Kościół? Jesteście w stanie zrozumieć, dlaczego ten Kościół składa się z takich, a nie z innych osób? Dlaczego Bóg powołuje takich, a nie innych? Dlaczego Bóg powołuje grzeszników, a nie osoby, które pewnie byłyby lepsze tysiąckroć? To morze jest obrazem Ducha Świętego, nie?
możemy wypłynąć, zamierzać, że będziemy, możemy sobie tak właśnie w sercu zamyślać, że będziemy płynąć. Naraz przychodzi wiatr, wicher, budzą się fale. No. Tyle zostaje z Twoich planów. Wiecie, wszystko można powiedzieć o morzu, ale nie to, że ulega schematom. Tak samo jest z działaniem Boga wobec nas, pośród nas. Nie da się Go okiełznać. Bóg nie działa schematycznie. Kolejna rzecz, że tymi, którzy zarzucają sieci, to są rybacy. I wiecie, że zarzucając sieci, rybacy absolutnie nie wiedzą, co będzie się w tych sieciach znajdowało. Zadaniem rybaka jest po prostu zarzucać sieci. Ale niejednokrotnie też umieć liczyć się z takim ryzykiem, że te sieci mogą być puste. Całą noc łowiliśmy, Panie, niceśmy nie ułowili. Ale zadaniem rybaka jest zarzucać sieci. I w końcu sieci, słuchajcie, nie jest tak, że łapiemy, nie wiem, jednego rodzaju ryby w sieci, nie? Łapiesz to, co jest na drodze, nie? Łapiesz to, co wchodzi w obręb tych sieci. W sieci można znaleźć absolutnie wszystko. I nie tylko ryby, żeby była rzecz jasna. Wiecie, te trzy obrazy są ważne, żeby zrozumieć, że ta różnorodność, o której dzisiaj mówi przypowieść, bierze się z Ducha Świętego. Ta różnorodność bierze się z Ducha Świętego. To jest przepiękny obraz Kościoła dzisiaj. Kościół jest właśnie różnorodny, taką różnorodnością, która wypływa z Ducha Świętego. W Kościele jest miejsce dla ludzi świętych, w Kościele jest miejsce dla grzeszników, bo jest z Ducha Świętego. To na końcu dzisiaj nam Mateusz objaśnia, kiedy powołuje się na przykład tego uczonego w Piśmie. Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, jest napisane. A gdyby wziąć taki tekst grecki, dokładnie przetłumaczyć, wiecie, to można byłoby przełożyć jeszcze inaczej. Każdy uczony w Piśmie, uczyniony uczniem. Bo nie jest tak, że taki człowiek, który może jest ostatni, że wiecie, musi być uczyniony. Sam z siebie tego nie wykrzesa. To jest dane jako łaska. To jest dane jako łaska. To jest człowiekowi dane. To Duch Święty nas do tego pociąga. Nikt z nas nie staje się sam z siebie uczniem. Wiecie, dlatego sieć jest tak różnorodna, bo Bóg działa tak, jak chce. Duch Święty wieje, kiedy chce. Duch Święty działa, jak chce. Naszą rolą, słuchajcie, jest zarzucać sieci. Naszą rolą jest zarzucać sieci. My ryb do nich nie naganiamy, żeby była rzecz jasna. My nie naganiamy ryb. Przypomnijcie sobie takie wydarzenie, kiedy Piotr wypłynął całą noc, łowił ryby. No nic tej nocy nie ułowił. Kiedy przyszedł Jezus, powiedział mu, a było południe, wypłyń na głębie. Wszyscy wiedzą, a przynajmniej tyle można przeczytać w komentarzach, że o tej porze ryby pływają przy dnie. Więc to, co mówi Jezus, by wypłynąć na głębie, wydaje się absolutnie bezsensowne. Doświadczenie Piotra mówi jasno, że tam nie będzie żadnych ryb. Ale Piotr nie debatuje, Piotr robi swoje. Wiecie, Piotr jest piękny w tym, co robi, zarzuca sieci. To jest zadanie rybaka.
Chrystus jest tym, który napędza ryby. Naraz okazuje się, że ryby są. Jest przepiękne słowo. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Czy do Kościoła Chrystus przyciąga, do wspólnot, kogo chce? My nie wybieramy Chrystusa. Wiecie, że pierwszym zawsze jest Jezus. Pan Jezus w tej przypowieści mówi, że tak właściwie ten uczony w piśmie, który został z łaski uczyniony uczniem, może być najlepszy ze wszystkich. Bo on może mieć w sobie taką piękną cechę, żeby umieć łączyć to, co nowe, z tym, co stare. Ale w nas może rodzić się taka pokusa, że przecież wszyscy wiemy, kim on jest. To jest uczony w piśmie, może faryzeusz, nie? Jest pytanie, kto ten Kościół tworzy? Kto tworzy nasze wspólnoty? Chrystus w Kościele wybiera, kogo chce. Wiecie, jak mało jest dzisiaj zrozumienia Chrystusa także w Kościele, we wspólnotach, to pokazuje, myślę, szemranie. Szemranie bierze się stąd, że ktoś odstaje od nas. Że ktoś nie spełnia naszych oczekiwań. Że może ktoś jest gorszy, może ktoś nie domaga, może ktoś ma inne spojrzenie w Kościele. Może ktoś inaczej patrzy we wspólnocie. Chrystus wybiera do wspólnoty, kogo chce. Chrystus nagania. Ty zarzucaj sieci. Żeby nie było, to się dzieje w Kościele. Słuchajcie, my bardzo często we wspólnotach popełniamy podstawowy błąd, nie? Z tym będę pracował, a z tamtym nie będę pracował. Z tym będę się modlił, bo z tym idzie łatwo, ale z tamtym modlić się nie będę. Nie? A Jezus mówi, że to, co jest piękne w tym obrazie, słuchajcie, to jest to, że On wybiera i powołuje nas do jedności. W tej sieci są różnorodne ryby. One się mogą absolutnie różnić, ale są w jednej sieci. My bardzo często mylimy taką jedną podstawową rzecz, mianowicie, słuchajcie, my często mylimy jedność z jednolitością. Jedność to absolutnie nie jest jednolitość. My znamy już, nie wiem, z historii, z Kościoła, także z historii Kościoła, właśnie te przypadki, w których, nie wiem, chciano ujednolicić wszystko. Jak kogoś się ujednolica, to się kogoś zabija. Człowiek jest piękny wtedy, kiedy jest w pełni sobą. My byśmy chcieli, słuchajcie, tak zrobić, żeby tak poprzecinać człowieka, żeby pasował do naszej formy. Ostatecznie nie jest podobny do niczego. Jakże biedne są wspólnoty, które, słuchajcie, próbują wszystko ujednolicić. Każdy tak samo, każdemu porówno, każdy nie, idealnie, nie tak samo. Jakby tworzenie Kościoła zależało od nas. Zresztą, wiecie, jakby takie tworzenie Kościoła zależało od nas, jakby tworzenie wspólnot zależało od nas, to wiecie, kogo byśmy wybierali do wspólnoty? Ludzi absolutnie podobnych nam. A tak naprawdę to pewnie w takim Kościele byśmy byli sami. Bo ostatecznie nikt nie byłby, nie sprostałby naszym oczekiwaniom.
To jest problem nas, to jest problem wspólnot, problem naszego Kościoła, nie bardzo często pod siebie, pod siebie, pod siebie. A ta różnorodność jest z Ducha Świętego. Im bardziej jednolici, tym bardziej mijamy się z Duchem Świętym. No to jest piękne słowo mówiące o Królestwie Niebieskim. Każdy z nas ma w tym Królestwie absolutnie miejsce. Przy całej swojej różnorodności, przy całym swoim niedomaganiu. Nawet jeśli, nie wiem, ludzie gdzieś wykluczają nas ze wspólnot, nawet jeśli ludzie gdzieś sprawiają, że czujemy się gorsi, to słowo pokazuje, że ta różnorodność, to co jest dzisiaj, jakoś mnie odmienia, odróżnia, jest absolutnie darem. Jeżeli tylko otworzę się na Ducha Świętego, tak jak ten uczony w Piśmie, nie? Zostanę uczyniony uczniem, nie? To także to, że ta moja różnorodność uświęcona Duchem Świętym, nie? Z czasem może komuś służyć. Arcybiskup Fulton Sheen chce tym zakończyć przepiękną myśl, kiedyś zawarł w książce Kapłan nie należy do siebie, mówiąc, dlaczego Pan Jezus wybrał kapłanów, którzy są grzeszni, którzy doświadczają grzechu. Dlaczego na kapłanów nie wybrał na przykład aniołów? Dlatego, że kapłani każdego dnia na nowo muszą być uczynieni i nie sami z siebie, ale z łaski Chrystusa, uczynieni kapłanami, uczynieni uczniami, uświęceni. To jest niesamowicie ważne, bo dzięki temu, że kapłan przeżywa także swoją trudność, grzeszność, słabość, mówi arcybiskup Fulton Sheen, jest w stanie rozumieć tych, do których potem zostaje posłany. Może z nimi płakać, może im współczuć, może po prostu z nimi być. Pozwólcie, że na koniec przytoczę ten fragment arcybiskupa Sheena. Do ornatu każdego kapłana uczepionych jest na przykład 600 milionów dusz w Chinach, które nie znają jeszcze Chrystusa. Gdy kapłan bierze hostię w swoje dłonie, spogląda na palce powykręcane od niewolniczej pracy w kopalniach soli na Syberii. Gdy stoi przed ołtarzem, jego stopy są krwawiącymi stopami uchodźców maszerujących na zachód ku kolczastym drutom. W łunie świec odbija się podmuch wielkich pieców obsługiwanych przez wynędzniałych mężczyzn, którym odmawia się sprawiedliwości ekonomicznej za pracę. Oczy spoglądające na hostię są mokre od łez wdów, cierpiących i sierot. Stuła jest temblakiem, w którym kapłan dźwiga na swoich ramionach żywe kamienie, ciężar kościołów, misji całego świata. Myślę, że przepiękna myśl. I myślę, że przepiękne też wyczucie pasterskie. Później arcybiskup komentuje dalej. Dlaczego Pan nie wybiera aniołów, by pośredniczyli między grzesznikami a Bogiem? Ponieważ aniołom brakowałoby doświadczenia współczucia, zrozumienia i cierpienia. Sam nasz Pan przyjął postać sługi, aby jeszcze dogłębniej dzielić nasze niedole, zranienia. Nikt nigdy nie może powiedzieć, że Bóg nie wie, co znaczy cierpieć tak bardzo, jak cierpi dany człowiek. Niech Duch Święty, który powołuje każdego z nas do Kościoła,
owocnie w nas działa, na wszystko to wam z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.